na początku stanu wojennego to były całkowicie prywatne koncerty w domach u ludzi. Chodziło się, nie wiem, 30-40 osób, wybierało się największe mieszkanie i jechaliśmy tam ze Zbyszkiem Łapińskim, no bo wtedy Jacka nie było w Polsce, więc graliśmy we dwóch i graliśmy taki zupełnie prywatny koncert. Myślę, że to, że ja te wiersze śpiewałem, to, że one miały melodię, to powodowało to, że można było te wiersze po pierwsze łatwiej zapamiętać, a po drugie jakby no tak, one się stawały bliższe ciału, może się tak wyrażę. Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inny. Wyznaczono mi z łaski pośrednią rolę kronikarza. Zapisuję nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia. Mam być ścisły, ale nie wiem, kiedy zaczął się najazd. Przed 200 laty, w grudniu, wrześniu, może wczoraj o świcie. Wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu. Pozostało nam tylko miejsce, przywiązanie do miejsca. I jeszcze dzierżymy ruiny świątyń, widma ogrodów i domów. Jeśli stracimy ruiny, nie pozostanie nic. Ten stan wojenny został włączony jakby w historię, prawda, w całą historię. Był to tylko jakby fragment. Było to równocześnie pokazanie, że pewnych proporcji wydarzeń, które takich powiedzmy fizycznych wydarzeń, cierpień wobec tego, co się wydarzało, że to jest w tym wielkim ciągu historii, a co łączy ten moment tego stanu z wojennego, z wszystkimi przeszłymi oblężeniami, to pewna postawa, heroiczna postawa obrońcy tego miasta, który i tak jest skazany na zagładę. Jest to bardzo charakterystyczne, że wiersz w gruncie rzeczy niezmiernie pesymistyczny stał się pobudką. To raport z oblężonego miasta z 83 właściwie roku, to był taki tom najbardziej chyba oczekiwany wówczas z poezji, najczęściej cytowany. Aż do znudzenia, można by powiedzieć na marginesie, choć oczywiście to znudzenie nie jest żadną winą Herberta, tylko winą tego, że w uwielbieniu dla niego wszyscy zaczęli przesadzać. Wtedy było tak, że jakiekolwiek przeciwstawienie się ogólnie w podziemiu wtedy panujących, przeciwstawienie się opiniom na temat Herberta, było traktowane jako świętokradztwo. To już jest głupota po prostu. I myśmy ten balon przekuli. My, mierząc się z Herbertem, mierzyliśmy się tak naprawdę to z ludźmi, którzy używali i używają kultury w celach politycznych. Nie może być tak, żeby ktoś był geniuszem, a po 3 latach kretynem bądź grafomanem. A mniej więcej w taki sposób o Herbercie mówi jedno z silniejszych środowisk reprezentowanych w tej chwili przez Gazetę Wyborczą. Dzisiaj Herbert dla Gazety Wyborczej jest niezręczny, tak jak kiedyś był sztandarem, który Michnik dzierżył w swoich krzepkich dłoniach, tak w tej chwili okazał się zawalić drogą. Płynie się zawsze pod prąd. Z prądem płyną tylko śmieci, powiedział w jednym z głośnych wywiadów Zbigniew Herbert. Dziś, 6 lat po upadku komunizmu w Polsce, Herbert znów stawia trudne pytania i atakuje autorytety uznane przez wielu za święte. Być może perspektywa, z której poeta ogląda świat, jest nieco wyostrzona. Ale czy nie taka właśnie jest rola poety? Czy nie tak patrzył on na świat 40, 20, 10 lat temu? Może właśnie dlatego jest Herbert tym, kim jest dla polskiej kultury. Zaliste ich retoryka była aż nadto parciana. Marek Tul już obracał się w grobie.
łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnia pozbawiona koniunktywy. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał potrzeb. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku, tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo. Choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa.